Na tym skrzyżowaniu rozpoczyna się Droga Kaszubska. Wybudowano ją w latach 1965-1967 jako drogę krajobrazową. 20 km pięknych widoków, malownicze pola, jeziora, lasy. I o tym w pierwszym odcinku programu Przyroda Kaszub. Serdecznie zapraszam. Powstała z inicjatywy Bernarda Szczęsnego, ówczesnego prezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Miała przebiegać przez jedne z najpiękniejszych okolic i miejscowości Parku Krajobrazowego. Myślę, że to się udało, bo Droga Kaszubska jest już dzisiaj kojarzona przez większość turystów i rzeczywiście obejmuje ten najpiękniejszy obszar Parku Krajobrazowego. Swój początek zawiera w Garczu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej numer 211 i ciągnie się przez miejscowości właśnie Garcz, Chmielno, Chmielonko, Zawory, Ręboszewo, zmierzając w kierunku Brodnicy Dolnej, potem Ostrzyce i tutaj w bliskim sąsiedztwie szczytu Wieżyca. W Chmielnie możemy zobaczyć koło jeziora Białego, ławkę przyjaźni. Nad jeziorem Kłodno jest jeszcze miejsce do kąpieli. Jest ono strzeżone przez dwóch ratowników. Kolejną atrakcją nad jeziorem Kłodno jest Park Kamienny, który został wybudowany w zeszłym roku. Ona jedzie przez najpiękniejszy cios Kasiabów, jakie Chmielno, Zuer, Westrzece, jedzie przez Złota Góra, najpiękniejszy plac w naszym powiecie karteścim. Złota Góra to jest już bardzo dawno ta nazwa, wynika z tego właśnie tego terenu urokliwego, że to jest złoto dla tej okolicy. To jest skarb, jakby to powiedzieć, diament tej części Kaszub. Złota Góra to także piękne jezioro. Tak, jezioro jest cudowne. Woda w tym jeziorze się zmienia w najgorszym wypadku 3 razy do roku, a w niektórych wypadkach nawet do 20 razy w ciągu roku. Całkowicie. Brodno Wielkie ma specyficzne położenie, ponieważ brzeg stopniowo wznosi się do góry, aż właśnie uwieńczony jest Złotą Górą, która ma wysokość 210 metrów nad poziomem morza. Brodno Wielkie ma 135 hektarów i maksymalną głębokość do 15 metrów, natomiast Brodno Małe o powierzchni 71 hektarów z maksymalną głębokością do 7 metrów. Przez oba te jeziorka wije się nasza rzeka Radunia i takimi przesmykami łączy się z jeziorem Ostrzyckim. Bardzo bogata flora, fauna, zresztą dlatego też te jeziora leżą na obszarze, który jest chroniony przepisami Unii Europejskiej. Są to uroczyska Pojezierza Kaszubskiego. Bardzo wiele siedlisk, ze względu zresztą na tą zróżnicowaną rzeźbę terenu, gdzie występują zarówno tereny w obniżeniach, gdzie jest woda, gdzie jest mokro. Są tam zbiorowiska bagienne do borów, takich lasów o charakterze boru, szereg roślin chronionych, chociażby takich jak obuwik, ptaki i zwierzęta, także naprawdę bardzo, bardzo bogata flora i fauna. Również bogate i zasobne w ryby, sieja, sielawa zwana królewską rybą, sandacz, leszcz, także można i wędkować i odpoczywać, to są naprawdę bardzo atrakcyjne jeziora. Stan czystości nie jest najgorszy w tych jeziorach, chociaż ostatnio są pewne symptomy pogarszania się czystości wód, ale można określić, że woda jest, że w nich jest naprawdę w dobrym stanie. W Westrzece jest tam są mistrzostwa w puleniu, w łelnym puleniu pipe, czyli fajci,
Była tam teraz zaprezentowana Nowiąksiu Tabakera, je tam Diobli Granie, czyli nowiocy skrzepków na diabelskich skrzepcach, graje tam narys. Jadąc przez Ostrzycę można zobaczyć piękną wysepkę położoną nad jeziorem Ostrzyckim. Na końcu jest Kaszebski Olimp, jo, Góra Wieżyca. Była to na większą góra w tej kasce, co Pan Bóg stworzył Kasiabę, mój śłę stała. Ona jest ponad 300 metrów, 333 metry. Jest to największa góra i zwano przez wszystkich właśnie Kaszebskim Olimpem. Jest tam teraz piękna wieża, gdzie można do góry wlec, liczą na 305 metrów. Szczyt Wieżyca to położony jest 329 metrów nad poziomem morza. Niektóre źródła podają, że 328,6. Bardzo atrakcyjne miejsce. Oczywiście cały czas toczą się spory, gdzie leży serce Szwajcarii Kaszubskiej. No, myślę, że sprawa jest prosta, ponieważ serce Szwajcarii Kaszubskiej bije pod szczytem Wieżyca, gdzie dokładnie je słychać. Także to jest na pewno centrum tutaj tego najpiękniejszego regionu Kaszub. Przy dobrym pogodzie, jak jest dobry left, to widzę je na morzu, na rzece, jak statki czekają na wlezienie do portu. Jeziorka, Stężyce i tak dalej, trochę Kartuski, jak widać, w drugą stronę też. Przeważnie lasy, ale widoki są naprawdę kapitalne. Super, prześliczny widok. Naprawdę, jesteśmy pod wrażeniem. O drodze kaszubskiej pisze się coraz więcej i nawet jeśli też przejrzymy sobie oferty gospodarstw agroturystycznych czy gospodarstw zajmujących się już turystyką wiejską, to też oni często utożsamiają się z drogą kaszubską, mówiąc, że ich gospodarstwo jest położone w bezpośrednim sąsiedztwie albo przy drodze kaszubskiej, także niewątpliwie jest ona dobrym materiałem promocyjnym. Jest to piękna, stworzona natura. Dał nam Bóg taką naturę i my możemy się z tym szczycić. Wiemy, że nie bez kozery jest nazwane to Szwajcarią Kaszubską. Ten cel, który jakby stawiał Bernard Szczęsny, został osiągnięty.